Siema, siema mordeczki. Dzisiaj będziemy zajmować się takim oto wzmacniaczem. No i co? Zobaczymy, jak to działa. Co tam się spierniczyło, bo nie działa tak jak trzeba. No tak to wygląda. To jest taki mały klamocik. 3200 w RMS-ie. Tu jedna gałeczka do głośności jednego kanału, druga do drugiego. Tak wygląda z tyłu. Tutaj się ustawia charakterystykę cięcia filtru z kanału. Wyjście kanału B. Tutaj jest most. I tu kanał jest A. Tu mamy wejście kanału A. Tutaj mamy wejście kanału B. A tutaj mamy tryb pracy stereo, albo mostek, albo połączenie równoległe. Dobra kochani, usterka usunięta. Akurat koleś do mnie wpadł, miernik w ręce wziął i ten tranzystor okazał się wadliwy. To jest BD-139. Tak, dokładnie BD-139. O, widać już normalnie. Wzmacniacz dochodzi do pełnej mocy. Nic się nie dzieje. Już jest wszystko ok. Zaraz go tutaj w mostku zarzucimy. Zobaczymy, jak w mostku będzie pracował. No, 3 kW w rezystorki sobie teraz idzie. 35 Hz. No, rozgrzewa się to mocno. Wiadomo. Nie no, jak zobaczyłem ten film, to musiałem zadzwonić do Electronixa, czy mogę zamieścić jego reklamę na moim kanale, a więc jak to sam Electronix powiedział, mój mały podwórkowy zestaw małej mocy. Miłego oglądania i link do kanału Electronixa. Wszystkie informacje z nagłośnieniem możecie od niego się dowiedzieć. Link pod filmem. Słuchajcie, link pod filmem. A tutaj, drodzy widzowie, mój dobry ziomek przy pracy ze wzmacniaczem. Słuchajcie, mordeczki, a tutaj akurat nie naprawiamy, tutaj psujemy. Taka mała robota, trzeba coś popsuć i za to też płacą. A tu już ogarnięte, tutaj popsuły się, poprzestawiały się cyfry w tym modelu. Trzeba było wszystko nastawić tak, jak ma być. No, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Nie da rady kodu wprowadzić, no też taką robotę dostałem. Już te radio już dawno jest zrobione.
No ale wam tak pokazuję, nie wiem, czy będziecie chcieli oglądać takie filmiki z takimi rzeczami. Dlatego piszcie mi w komentarzach, czy interesuje was to, czy nie. Słuchajcie, na pewno potestujemy jeszcze trochę wzmacniaczy. Zobaczymy sobie za pomocą oscyloskopu, generatora, jakie moce uzyskują. No i takie wiecie co, takie zabawy to będą, nie? O, takiego ausika to zobaczymy, to jest ulepszony model ADS-a. 6 kW ma ten w mostku. Fajnie, że dotąd dotrwaliście. Witam wszystkich serdecznie. Co będziemy robić na kanale? No trochę coś popsujemy, trochę ponaprawiamy, pomierzymy, potestujemy. No i co? Trzymajcie się. Pozdrawiam hejtów moich. Mordki, do następnego filmiku. Narka.